Ej, a tutaj są te tygrysy i przychodzi do nas jeden. Jaki ogromny! Ja. Chodźcie, wychodzimy. Gryzwie. Nie. Powąchał po brzuchu i się wystraszyłem. Dzień dobry, to ja mówię, jesteśmy wy. Dzień dobry, odpoczywamy właśnie, bo się zmęczyliśmy. I pokazać wam kozy. Bo ja chcę iść do kózek. No to chodźcie. Dobra, to Nadia wam pokaże kozy, a my sobie... Znaczy nie z nosa, tylko też w zagrodzie. Tak, w tej zagrodzie. Patrzcie, tutaj też są lamy. Nie wiem, czy podejdą. Załam. Pokaż się na kamerę. Tam są lamy, a tu są kozy. Tutaj są ich zagrody. Dzień dobry, koza. Tam Kasia śpi, niech się prześpi, a my idziemy na park glinowy. Zobaczcie, jaki porządny, to jest dopiero park glinowy. Tutaj jest wejście, zobaczcie, idziemy tam, no z Nadią idziemy. Słuchajcie, tutaj nas pan zatrzymał, tutaj jest miarka, Nadia przechodzi, Ania przechodzi, a Szymek niestety musi zostać. To idziemy po maski? No, i trzeba mieć jeszcze maseczki, także idziemy po maseczki, dopiero można wejść. Dobra, idziemy, mam 1% baterii, no jest popsuty tarzan, także trzeba wrócić tą samą drogą. Także idziemy, ale fajnie. Wow, chwieje się. Mam 1% baterii, a nie wiem, czy mam w kieszeni następną, więc jakby co, to znikamy za chwilę i już nie wracamy, a jak będę miał baterię, to jeszcze wrócimy. No tarzan to jest ta lina, po której się zjeżdża, ale niestety jest popsuta. Pan powiedział, że musimy wrócić tą samą drogą. Ej, świetnie, idzie się normalnie takim mostem i on się tak chwieje. No Szymek niestety smutny, bo musiał zostać. Dobra, gdzie teraz idziemy? Tutaj? Tędy czy tędy? Tędy. Łatwe, Nadia? Co? Łatwe? Bardzo. Bardzo łatwe, no to idziemy. Ania, nie trzęsij tym. Nie trząś. Fajne, fajne, powiem wam, że pomysłowe. Dobrze, jesteśmy już tutaj. Tutaj są schodki, można w każdej chwili zejść, jak widzę. Ej, Nadia nie sięga. Ania, sięgasz? Prawie. Dlatego trzeba mieć 1,20 m. Pójdę z tobą, Ania. Będę cię trzymał. Chodź. Po linie? Zaraz tam dojdziemy, poczekaj. Nadia mówi, że teraz trzeba iść po linie. Ja tu nie idę. Nie idziesz? To ja się przejdę. Na górze chwyta. No, tu jest trudno. Ania próbuje. Jak tam, Ania? Oj, będzie ciężko. Na paluszkach stoisz. No. Dobra, to ja Ani muszę pomóc teraz, poczekajcie. Dobra, zrezygnowaliśmy z tamtej liny, idziemy poziom niżej. Dobrze, i teraz mamy albo takie zygzaki, fajne, albo belki. To Nadia, idź tędy, a my z Anią pójdziemy tędy. Nie, dobra, tędy. No dobra, idziemy po belce. Czemu się zaklinowałaś? Ja wam to opuszczę. Może trochę. Dobrze, jesteśmy już w drugim kącie, że tak powiem. Teraz Nadia idzie po takich sznurkach. Ale proszę, nie idźcie za mną, bo jedziemy w barę. No, idziesz sama, my nie idziemy. Musimy poczekać. To się bardzo chwieje. Powiem wam, że byliśmy już na dole, ale Nadia zostawiła kapelusz, więc musiałem po niego wrócić i zobaczymy, jak leci. Rzucę Nadii po prostu z góry i będzie leciał jak UFO. Tutaj zostawiła, bo szła tą liną jednak i przeszła, także jestem z niej dumny. Teraz dziewczyny, łapcie! Dobra, mamy. Nadinka, kto złapie? 3, 4. Nie leciał fajnie. Trochę na skos. Tutaj jest taki plac zabaw dla mniejszych dzieci. Szymek tutaj sobie poćwiczył, więc troszeczkę był szczęśliwszy. No, też fajny placyk dla takich maluchów. No, ja wiedziałem, że tamten ptak to nie był emu. Tamten był struś, a to jest emu. No, nam się pomyliło, wybaczcie. I tam jeszcze są kangury. Zobaczcie, śpią kangury jak reksy, zmęczone, że hej. Patrzcie, jestem taka modna jak ten emu. Co
to jesteś? Jestem taka modna jak ten emu. Ja no. też. On taki dumny idzie, no. nie? Ja jak ten kangur. Tutaj mamy jakieś stado fajnych zwierzątek. Są malutkie, ale tam jest nosorożec. Wielki, ogromny nosorożec. Zobaczcie, ziewa. No, powiem wam, że fajnie się tak patrzy na te sarenki, czy na te antylopy z góry. I tam są małe, zobacz. Tam są jakieś malutkie, fajne. I tutaj jeden się urodził koziołek. No, tam komuś butelka z wodą wpadła, a przed chwilą Kasi upadło tutaj zamykanie do obiektywu. I prawie straciliśmy, ale na szczęście się udało uratować. Mamy uratowane. Idziemy dalej i tutaj mamy szympansy. Ania krzyczy, że tu są szympansy. Pokaż. Jest, jaki fajny, ale taki długowłosy jakiś. Cześć. No. On chce piątkę mi przybić. Cześć. Stary. Cześć ziomal. Ale fajnie zrobił. Co tam słychać? Powiedz coś. Albo jeszcze tak chodź fajnie na nogach. Proszę. On chyba czeka na coś, żebyśmy mu rzucili do jedzenia. Idzie sobie. Buba. Przybieg następny, zobaczcie. Teraz są dwa. O, przytulają się. Jakie fajne. Nawet miłość wśród małp występuje. Ale te ręce mają przepięknie długie. A co on ma na piersiach? Jakiś cycuszek taki biały. Zobacz, chwycili go. Musimy to zbliżyć. Co tam mamy? Cycuszki. Może to jest jego matka? Idzie na górę. Zobaczymy, jak wysoko dojdzie. Usiadł sobie na szczycie i odpoczywa. Sania. Który sika? Ja sikę na z drzewa, zobaczcie, ja nie mogę. Leci. Posikał się. No ładnie. Na nią? O nie. No, takie przygody w zoo się dzieją. Tu jest taki ruchomy pomost, zobaczcie, jak to się rusza. Szymek chce soczek. Idziemy na soczek jeszcze. Tu jest taka część azjatycka i to wszystko jest zrobione właśnie jakbyśmy byli w Indiach. Taka piękna ławka rzeźbiona. Bardzo ładnie to wygląda. Muzyka leci, azjatycka. A tutaj co jest? Te wróżki. No i a, te wróżki. 10 euro za 50 minut. Aha. Znaczy malowanie. Minut. Tutaj bardzo dzieci chcą być pomalowane w taki sposób. Albo w taki. Albo może chłopca pomalujemy na tygrysa. Co, Szymuś? A, Szymek chce być w Supermana pomalowany. No dobra, no to malujemy się. Zobaczcie, są różne, różniste. Tam też są różne. Takie koty. Szymek idzie pierwszy na Supermana. Powiem wam tylko, że jest zakaz nagrywania, więc tylko tak pokażę, że Szymek tam siedzi i pani go maluje. A my poczekamy tutaj na zewnątrz. No dobrze, skoro tak czekamy na dzieci, to żeby tradycji stało się zadość, pokażę wam azjatyckie toalety. Nie no, żartowałem oczywiście. Pójdziemy coś innego nagrać. Szymek jest już pomalowany, pokaż Szymuś. Wow, ale pięknie, czekaj, podniesiemy grzywkę. Szybko to poszło. Pięknie, ale fajnie wyglądasz. Chodź do słońca. Tutaj się pokaż. Wow, ale kolorowy Szymuś. Ania już jest, zobacz jak pięknie wygląda. Usta nawet masz pomalowane. Idziemy sobie zrobić zdjęcie na tygrysie, albo z tygrysem. Chcesz na tygrysie czy z tygrysem? Z tygrysem na tygrysie. Pięknie. Robiłem fotę. Jeszcze Szymuś przyszedł do tygrysa.
też mu zrobimy zdjęcie. Superman na tygrysie. Dobrze, Nadinka wyszła, już jest pomalowana. Pokaż się. Jestem taka. Pięknie, zamknij oczy. Pięknie. Teraz czekamy. W sumie jest taka sprawa, że fotograf robi zdjęcia za godzinę, ale poprosiliśmy, czy my możemy sobie telefonami porobić zdjęcia, więc pani ich przebiera teraz i będziemy po prostu swoim telefonem robić zdjęcia, ale muszą się ubrać, więc chowam się, bo Ania tam już jest rozebrana. Ania jest już ubrana, zobaczcie jak pięknie. Fajnie. Teraz czekamy, bo tam, zobaczcie, tam jest taki pokój specjalny do robienia zdjęć azjatyckich, więc czekamy. Jest, proszę Państwa, Nadinka. Pokaż, Nadia, chodź. Nadinka, królewna wróżka. Czy jak to się nazywa? Nie, chyba wróżka. Ma piękne skrzydła. Dobrze, jesteśmy w tym pomieszczeniu. Teraz będziemy sobie robić zdjęcia. Pokażemy Wam potem, jak nam wyszły. Dobrze, jesteśmy już po sesji. Jeżeli chodzi o koszty, to daliśmy 8 euro. 8 euro, w tym jest właśnie malowanie, ubieranie i fotograf. My jakby zrezygnowaliśmy z fotografa, robiliśmy sami zdjęcia. Także fajnie, 24 euro za wszystkie dzieci. Teraz chcę kupić wodę w automacie albo coś do picia i okazuje się, że nie można kartą płacić, tylko trzeba zainstalować taką aplikację, która się nazywa Tejka. I tą aplikacją płacimy właśnie w tych automatach. Tutaj trzeba wpisać chyba numer tego automatu, no i jakoś zapłacić. Nie, masakra, nie mamy monet, ale trzeba jakoś sobie radzić. No zobaczmy. Doładowałem tą aplikację 10 euro, więc powinno coś tutaj zadziałać. Coś nam wypadło, ale zablokowało się. Ojejka, nie da się tej wody wyjąć. Czekaj, Ania. Jest? A jest, dobra. Mamy wodę. Słuchajcie, i chodzi o to, że trzeba po prostu wpisać ten numer, już mi się bateria wyczerpuje, numer tego i po prostu przytknąć potem do tego i już można zapłacić i wyjąć. Kupiliśmy to picie, tylko że jak Ania pije, to jej się usta rozmazują, więc Ania mówi, że nie pije, bo szminka jej po prostu. Pokaż Ania tę szmineczkę, mogę zobaczyć? No widzicie, rozmazała się. Szkoda. Teraz jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie wykluwają się kurczaczki. Zobaczcie, tutaj są inkubatory. 27 września to jajko zostało wsadzone, czyli niedawno. No i tutaj się po prostu wykluwają. Potem z tych jajek wychodzą pisklaczki. Tutaj mamy inkubator. Tutaj chyba się ogrzewają te pisklaczki, nie wiem. O, włączyli coś. No, ale nie ma pisklaczków, tylko tutaj są fajne takie nadziane te pisklaczki na szpilki i można zobaczyć, jak taki pisklaczek rośnie. Trzeci dzień, czwarty, w środku jest 12 dzień. I zobacz, między 12 a 14 się robi już czarny. To ta. I potem mamy ale, już kurczaczki. Ale one na żywo ich nabili? Nie, nie na żywo. No jakoś musieli je chyba uśmiercić, nie wiem. No ale jest taka ekspozycja. Wychodzimy już ze strefy azjatyckiej. Pokażę Wam, gdzie jesteśmy. To była właśnie ta Azja tutaj cała. My jesteśmy tutaj i teraz wchodzimy do tygrysów i do lwów. No i potem już będziemy wracać przez miasteczko greckie do wyjścia. Wchodzimy w taki piękny tunel z krzewów. No i dochodzimy do jakiegoś budynku, takiego tu dzbanki są. Ale tu ładnie, zobaczcie. Tutaj będą chyba lwy. Zaraz dojrzemy. O, coś ryczy. Tutaj Wam tylko pokażę, bo jest bardzo ciekawa jakaś kobieta z czterema rękami zgniata dziecko. Z głośników lecą takie ryki. Dzieci się boją, czy się nie boją? Ej, ale to jest fajnie. Ania, zobaczcie jej twarz, jak się wystraszyła. Ej, tam jest, chodźcie. Ale super. Joki superowe. Siadaj, Nadinka, tutaj można siadać. Albo Ania to jest. Ania, siadaj na tego tygrysa. Pięknie. Dobra, cofnęliśmy się od tego tygrysa, bo tutaj są pantery. Podobno, ale nie widać ich w ogóle. O, dzieci wołają, tam mają coś. Co tutaj jest? Małpy. Małpy? Tylko małpy? Jakie fajne białe. No, jeżdżą zwierz. Tam jest małpa, zobaczcie, wisi sobie. To są azjatyckie małpy? Ale się leją. Tutaj jest taki słodki, nie wiem, jaguar czy coś. Malutki. Mama go opiekuje się nim po prostu. Bo ona urodziła tego, więc ja mam. Przechodzimy przez takie coś.
Ale ładne to, zobaczcie. Wyrzeźbione. Co? Idziemy tam, widać je. Szymek, ty jesteś lepszy od tych lwów całych. Dobrze, po lewej mamy roślinożerne. Za bardzo nas to nie interesuje, chociaż też piękne. My idziemy te lwy zobaczyć. Jeszcze trochę. Wow, jaki lew! Jak blisko! Patrzcie przy Szymusiu, jaki on jest byczy. Ja nie mogę. Ania, przytul go. A tam jest jeszcze jeden i tam. Przytul go, tak jakby, jakby, zobaczcie, jaka Ania jest mała przy nim. Mama! Tato, dlaczego nie ma samca? Ale one są jakieś takie oswojone, że przy tych szybach sobie leżą. Chyba, że tu ma cień, zobaczcie, bo on w cieniu, dlatego tutaj przyszedł. To nie jest samiec. Ale ma łapę, jakbyśmy taką dostali łapą. To zobaczcie. Porównamy. Cześć. Ej, słyszę fluki. Jest przepiękny. Właśnie. Takiego to on przytulił. Piękny jesteś. No, to jesteś samiczka chyba. Patrzy się na nas. Hej. Dlaczego on nie chce nas podżreć? Nie wiem, bo jest oswojony. Ania woła, że tam są tygrysy, ale jeszcze to bydło wam pokażę. Jest ogromne. Taka krowa. Ogromne, wielkie i spocone. Nazywa się to gaur. Ania woła, że tam jest biały tygrys. Jaki biały? A no faktycznie, biały tygrys. A ten się kąpie, zobaczcie. Ale pięknie. Chyba się nie oczekują. Tam widać tego białego. Jest 5 tygrysów, ale piękne. Ten biały mi się... Gdzie 5? Niestety telefon mi się rozładował i nie mogę wam zrobić zbliżenia fajnego. Dlatego mam przybliżenie na GoPro. Ale może coś zobaczycie. Piękne, takie żywe są, nie lenią się. O, tam znowu idzie w wodzie. O, teraz Kasia wam nagra to właśnie z telefonu. Ale będzie ładnie. Ale piękne. Idziemy dalej, tu jest taka wielka, fajna brama z drewna, z betonu, ale tam są krokodyle, Szymyś mówi. Co? Tu nie widać, bo tu nie widać, a bo tam jest krokodyl, dobra, ale ogólnie tutaj jest szyba. Idziemy, bo Szymuś tam mówi, że lepiej widać. Idziemy. Ale tu ładnie. Krokodyl! Gdzie? Jak blisko, naprawdę te zwierzęta, jakieś mamy szczęście do tych krokodyli, że one tak, że do tych zwierząt, że one są tak blisko. Jaki piękny. Patrz Kasia, jak on jest blisko. I jeszcze się rusza. Zawsze jak jesteśmy w zoo, te krokodyle albo leżą, albo coś tam, a tutaj naprawdę się ruszają. A może są na jakichś sterydach, albo amfetaminę im dają. Fajne, a tutaj jest drugi gdzieś. Zobaczmy. O, tam sobie wisi. Ale fajnie sobie wisi. Tak wygląda krokodyl pod wodą. Unosi się. Co, Szymuś, ciapnąłby cię? Jakbyś tam skoczył, nie? No. To by cię ciapnął. Ej, a tutaj są te tygrysy i przychodzi do nas jeden. Jaki ogromny! Jo. Piękny. Idzie biały. Zobaczymy, czy wejdzie do wody. Biegniemy dalej. Co tutaj jest, Nadinka?
Wydry. Nasze ulubione. Drapiam się o tą trawę. Wiecie co, tutaj można sobie stanąć i nagrać z góry. Cześć wydry. Drapią się, tarzają. Tak, można kupić prezent. Mówili właśnie w głośnikach, że przy wyjściu są prezenty. A tutaj są karpie chińskie, czy tam koi i pełno monet. A tam jest nosorożec, ale już mi się go nie chce nagrywać. No dobra, nagramy wam tego nosorożca, bo jest okazja z góry go zobaczyć. Tam jest. Ale ma mały róg. Biegniemy dalej, bo Szymek woła, że coś znaleźli. Co tam jest, Szymuś? Ale ładnie, taka dżungla się zrobiła. Teraz weszliśmy do strefy europejskiej i mamy tutaj lisa, ale zobaczcie, jaki on jest duży. Jak pies wygląda, śpi sobie. Także tutaj są lisy. No i zobaczymy jeszcze, co w Europie nas spotka. W sumie to nie są lisy, zobaczcie, to jest coś innego. Jakiś taki dziwny pies, dychy ole. Dole. Ale pewnie po hiszpańsku to jest lis i po angielsku. A ja po prostu nie znam tego słówka. No, ale nie, źle mówię, bo przecież po angielsku lis to fox, a tutaj są jakieś dole. Dobrze, Kasia znalazła w Google, co to jest? To jest cyjon rudy, gatunek ssaka z rodziny psowatych o wyglądzie przypominającym zarówno lisa, jak i psa. Aha, właśnie takie dziwne mi się to wydawało. A ja wam pokażę, gdzie już jesteśmy. Tutaj są te cyjony, my jesteśmy tutaj. Czyli gdzieś jeszcze tyle do wyjścia mamy, ale tutaj jest takie miasteczko greckie. Może uda nam się tam wejść, ale już mam ostatnią baterię, 1%, więc może jak Kasia mi pożyczy telefon, to będę telefonem nagrywał resztę. Pewnie. Tutaj są jakieś nietoperze. Co tutaj jest? Gdzie? Ło, jakie wielkie, zobaczcie. Patrzcie, on ma kły. Ten mięsożerny. No i ten ma nogi. Bo to jest chyba taka świnka przypominająca sarnę. Pokaż kły. I tu są nietoperze i papugi. No, a te nietoperze, zobaczcie, tutaj jest taki nietoperz. Ten nietoperz ma gruszkę. No, tam nietoperz je gruszkę, zobaczcie. Kasia wam zrobi zbliżenie telefonem, bo ja tam nie sięgnę. Zobaczmy. Czekaj, może zabliżę. Jedz gruszkę. To ten nietoperz nie może latać. Który nietoperz? Ten spadł z dachu. O, zobaczcie, wspina się. Spadł właśnie z dachu na ziemię. A zobaczcie, temu przynieśli pomarańcze i on sobie zje te pomarańcze w takim koszyczku. I chyba dochodzimy do tego miasteczka greckiego, bo są jakieś kolumny. Bardzo ładnie to wygląda. Kolumny, o zobaczcie, tu się wchodzi. Idziemy, jakieś ruiny są. Ale fajnie. Pięknie. Jesteśmy. Jesteśmy w Atenach. No właśnie, a propos Grecji, to pozdrowienie dla Marka i Wioli z kanału Stuskomania. Pozdrawiamy serdecznie ciebie, Marku i Wiolu. Doszliśmy do tego greckiego miasteczka. Tutaj jest wszystko na biało-niebiesko, bardzo ładnie to wygląda. Ale powiem wam, że tutaj są tylko restauracje, no i taki odpoczynek jakby. I tam jakieś osiołki można też zobaczyć, ale ogólnie tutaj chyba za długo nie będziemy. Aha, no i oczywiście są ubikacje w tym miejscu. A tu jest restauracja. To tak dla informacji dla was. No dobra, ale cofnę się i pójdę za strzałeczkami. Zobaczymy, dokąd nas doprowadzi. Tutaj mijam ten kościółek grecki. Może coś ciekawego będzie w tym miasteczku. Idziemy. Tam jest jakaś strzałeczka na dół. Tu jest ten kościół. Dehesa. Nie wiem, co to znaczy. Ale tam jest chyba wyjście na ten aquapark. Czyli, aha, dobra. Tak, tutaj jest aquapark. Tam, gdzie byliśmy. 2 dni temu to było. Także tam nie idziemy. Wracamy się, bo tam dzieci podobno karmią jakieś sarenki. Słuchajcie, wejdziemy tutaj. Tutaj się wrzuca 1 euro i można wejść i te renifercie tutaj karmić. Ale nie mamy euro. Wiecie, nie mamy. Ojej. Dobra, niestety nie mamy gotówki. Ania pozbiera tutaj jakieś resztki. A wiecie, że ludzie je głaskali? Tak? No to pogłaskamy może. Dobra, no to wchodzimy. Uwaga, renifercie. Jakie one są duże. Uważajcie na rogi, żeby was nie... Chodźcie, wychodzimy.
Gryzwie. Nie, nie, nie. Powąchał po brzuchu i się wystraszyłem. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie. Nie bójcie się, chodźcie. Ania, przechodź szybko. Ej, ugryź ci kapelusz. No. Ania, chodź. Teraz Ania, bezpiecznie jest, chodź. Wziąłem Anię na rączki i wchodzimy. Nie bój się, idziemy. Uwaga. Ale fajne. Skubią. No i leci mu krew tutaj, zobaczcie. Dobra, uciekamy, bo Ania się boi. Ale tu jest dużo kupek. Ale co leci krew? Z rogów. Słuchajcie, musimy uciekać, bo tam baran za nami idzie. Baran z komody. Baran z komody. Baran z komodo. Idziemy. Ania, tutaj już jest fajnie. To są chustki. Ale biała czarna. Jakie fajne. Ania im dała. Jedzą. Cześć, malutka. Dasz się pogłaskać? Fajne. Ania kozak głaszcze. Piękne. Baran przyszedł za nami. A ja tak kucałem tutaj. Dobrze, że mnie w tyłek nie bodnął. Baran, zbliżymy cię. Jest piękny. Przechodzą przez mostek. My idziemy dalej. Zobaczymy, co tam będzie. Tutaj jest jelonek. Idziemy na czołówkę z kozą. Dzień dobry, koza. Jak masz na imię, kochana? Kuska. A się boi. A to jest mała sarenka? Nie, to była koza. O, idzie następna. Powoli. Ta jest większa. To jest sarna. To jest sarna ozdobna. Dobrze, moi drodzy, tutaj już jest wyjście z tej przestrzeni z kozami, ale my się wrócimy, bo dzieci chcą jeszcze pogłaskać, tam pobiegły. Ale pokażę wam, jak ten Daniel, czy tam, nie wiem, mnie ugryzł. Tutaj jest po prostu jego ślad skubnięcia na mojej saszetce. No więc wracamy i spotykamy kozła, ale ma rogi takie uszczerbione. Piękne jest. Pogłaskamy sobie i zaraz idziemy dalej. Tam oznakowane, nie? Uh-huh. To ma kwadratik, tamto miała kwiatuszek. No, tutaj chłopiec ma kukurydzę, więc sobie karmią. Ale my nie mamy, więc do nas nie podchodzą. Szymuś, uważaj! Bo cię staranują. Mała owieczka. Idziemy w górę. No, tu jest mnóstwo kup. Ale kto chciał? Idziemy, wyjdziemy tym wejściem. O, nasza loża pożegnalna stoi. Bye bye, renifery, czy tam Daniele. Dobrze, słuchajcie, wychodzimy. Kasi, bateria w telefonie też już jest słabiutka, także pożegnamy się, musimy naładować baterię, bo nie da się już nic nagrać. Jesteśmy już przy wejściu, czyli przy wyjściu. Żegnamy się z wami, żegnamy się z tym miejscem. Było naprawdę fajnie. To miejsce ma 4,3 gwiazdki na Google. Mi się bardzo podobało. Ja bym dał 5 bez problemu. Było przepięknie, przecudownie i ogólnie super. Także trzymajcie się. Do zobaczenia.